bardzo naturalny i ciekawszy. Nie będzie filmik o Betamaxie. O Betamaxie już było. Kto nie widział, no to może obejrzeć sobie te moje stare filmiki jeszcze o tej technologii retro. Już niestety wygasłej. Było mi to potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żeby postawić mikrofon na odpowiednim poziomie. I stwierdziłem, że fajnie wygląda, dodaje klimatu. Więc to będzie film o skali, tak? O tym, o czym ostatnio się zajmuję, retro softwarem, retro hardwarem, nie wiem, no takie mam w tym momencie fazę. Wchodzę w różne jakby rzeczy, no i akurat teraz wszedłem w to. Scala to jest taki program, coś w rodzaju takiego prekursora do PowerPointa, amigowy, bardzo fajny, właśnie na nim można osiągnąć takie różne interesujące efekty, jak ktoś lubi grafiki właśnie w starym stylu, w stylu Amigi, czy C64, czy Atari. Miałby swój urok, muszę tyle powiedzieć. Może nie wszystkim coś takiego się podoba. Zapytałem z ciekawości jedną osobę, która w ogóle nie żyła w tamtych czasach i nie robiło to na niej wrażenia, ale to też trzeba wiedzieć, o co właśnie w tym chodzi, na czym polega trik. Jaki jest w ogóle sens robienia tego typu grafik, skoro można robić bardzo realistyczny, ostry obraz, tak jak teraz w tej kamerze widzimy. Że ta kamera nie jest jeszcze taka przesycona, jak te niektóre sprzęty cyfrowe, które mnie po prostu przerażają. Taki obraz zbyt ostry, zbyt jaskrawy, zbyt dopakowany kolorami. Zbyt realistyczny właśnie, bo to chodzi tutaj o realizm. A te grafiki stare w Amidze, na 256 kolorów, czy w C64, dawały duże jakby pole do wyobraźni, która mogła wypełnić te puste pola. Jakby stymulowały. Właśnie o to chodzi, że nie zawsze jakby interesuje nas, żeby zobaczyć rzeczywistość. No co, rzeczywistość mamy za oknem, to każdy może to zobaczyć.
tutaj widzimy obraz realistyczny, natomiast właśnie, żeby pokazać coś, czego nie możemy zobaczyć normalnie, gołym okiem, to jest właśnie interesujące. Tak jak były różne kierunki sztuki, jakiś impresjonizm, jakiś tam kubizm, po co to robili? No wiadomo po co, bo obraz realistyczny to jest nudny, no. Nie trzeba wielkiej sztuki, żeby go jakby odwzorować. Właśnie sztuką jest pokazać coś, czego przeciętny człowiek zobaczyć nie może. Takie rzeczy lubię. Takie mnie interesują, dlatego tym się zająłem. Zająłem się skalą, zająłem się deluxe paintem. No i można sobie w tym robić takie właśnie ciekawe eksperymenty, tak jak to, co żeśmy obejrzeli sobie na początku, czyli taką niby takie nawiązanie do jakichś takich prostych tekstówek na starych komputerach, prostych gier przygodowych, coś takiego, nie wiem, fajne, no ogólnie można właśnie to zrobić. I o tym właśnie będzie ten program, pokażę jak można to zrobić przy pomocy bardzo kilku prostych, darmowych narzędzi. To co tam ściągnąłem, to jest ogólnodostępne w internecie, sam musiałem trochę pomęczyć się, dobrać odpowiednie programy. Nie było wcale takie proste, na przykład użyłem Photoshopa i w Photoshopie no ogólnie tragedia. Konwertowałem pliki na IFF, czyli te amigowe, grafikowe pliki, czy też audio, nie wiem jak to tam w terminologii się używa. W każdym razie pliki, w których można przechowuje się grafikę i konwertował je tak, że potem moja wirtualna Amiga nie była w stanie tego odtworzyć. Niby Photoshop, tak? No oczywiście korzystałem z darmowej wersji, bo nie będę instalował tego programu, to porażka. Znalazłem inny program darmowy, no ale co do szczegółów technicznych, to właśnie zapraszam znowu przed kompa, gdzie dowiemy się dokładnie, jak sobie zrobić naszą, nie wiem, tekstówkę, jakąś wizję retro przygodowej gry, czy cokolwiek, co komu wpadnie do głowy, czy jakąś prezentację w stylu retro, właśnie za pomocą tych fajnych darmowych narzędzi. No, jesteśmy w naszym kompie, będziemy potrzebować kilku programów do stworzenia naszych amigowych animacji, czy też prezentacji, czy jakichś takich retro tekstówek, czy gier przygodowych. Wszystko jedno, co tam komu pasuje. Najpierw musimy jakieś zdjęcie mieć z aparatu cyfrowego czy z kamery, więc wybierzemy sobie moje zdjęcie mojego starego filmu w formacie JPG. Takie zdjęcie jest za duże. To jest format Full HD, nie jest nam to potrzebne, zmienimy go na taki, a teraz wytniemy mu, wytniemy 5x4, czyli 640x512, w tym wypadku to jest format sam raz do starego kompa, tak, i zgramy go sobie jako plik złomiarz amigowy. Złomiarz amigowy. A my, jak już mamy złomiarza amigowego, to potrzebujemy wejść do programu XnView. To jest program, który nam posłuży do konwersji tego pliku JPG na amigowy plik IFF. Taki format złomiarz amigowy i już jest. Są programy darmowe, fajne. Próbowałem konwertować na IFF Photoshopem i tam jest taka opcja, ale coś, nie wiem, nie działa mi te pliki do końca dobrze na Amizy wirtualnej. Ogólnie nie polecam. Najlepsze są proste, darmowe programy. Po co komu taki skomplikowany sprzęt? Tak, jak już mamy to, to sobie teraz wejdziemy do naszej wirtualnej Amigi. Ta konfiguracja taka, twardy dysk, tak, ten, jeszcze sprawdzę display tylko, czy jest w porządku. Tak, taki chcę mieć display na 768, no i ten dysk, niech będzie i zaczynamy zabawę. Więc
Aha, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście tego złomierza potrzebuję przekopiować do pewnego katalogu amigowego. To jest ten. Programy to chyba było. Programy Deluxe Paint. I tu jest taki katalog test, ja zrobiłem. To jest niepotrzebne. Złomierz amigowy w formacie IFF. Przekopiuję go do tego katalogu. Wchodzę sobie do mojej wirtualnej Amigi. Nie, to przesunę sobie. System, program. Najpierw wejdę do programu Deluxe Paint. Rozdzielczość 640x512. Taka będzie dobra. Ładujemy sobie nasz obrazeczek. TH1 Deluxe Paint. No i tu jest ten katalog złomierz amigowy. Proszę bardzo. To jest coś tam, co robi z tym obrazem, nie wiem dokładnie do czego ta funkcja, ale wybieram nie i czekam. No i to jest to, co ja wyciąłem. I już widzimy, że troszeczkę jakby to cieniowanie już się zmieniło na 256 kolorów. To jest ogólnie po 16, raz, 2, 4, razy 16 mamy 64 i tu jest A, B, C, D, 4 razy 64, 256 barw. I taka paleta nas interesuje, ale ja tworząc tą moją prezentację, którą oglądaliśmy na początku, właśnie miałem dylemat, czy zostawiać to w formacie 256 barw w tej właśnie rozdzielczości 512, czy zrobić coś bardziej na C64 i stwierdziłem, że w niższej rozdzielczości będzie o to wyglądało ciekawiej, będzie mniej jeszcze przypominało właśnie zdjęcia, bardziej przypominało grafikę komputerową. No i tak stwierdziłem, że tak zrobię, więc zrobimy sobie coś takiego. Czyli teraz jak mam ten obraz w formacie 640x512, zmienimy go na 120x256, chyba to tak powinno być. Nie. Przepraszam. Nie, dobrze. Może być. Teraz zmieniamy na rozmiar ekranu. Bo można na dwie strony robić, już nieistotne. I tak, wybieram, że chcę skurczyć. I mamy go w formacie jeszcze mniejszej rozdzielczości, bardziej pikselowatej takiej. No ale teraz, żeby to potem to jakby obrób, potrzebujemy podwoić tam ilość tych pikseli, po to, żeby łatwiej nam się to obrabiało. Gdzie te piksele? Więc zmienimy screen format tylko na 640 jeszcze raz. Takie machlojki. No i podwoi nam ilość pikseli. I mamy go już tak bardziej do łapania potem jakimś programem do zrzutów ekranu. Tak. No i teraz chwilę może o tym Deluxe Paint'cie, bo co ostatnio powiedziałem, to nie do końca się zgadzało. Można im faktycznie robić animacje, czyli tu na przykład ustawiamy ilość klatek, załóżmy 10 klatek, tak, i jeden z 10. Ja używam teraz skrótów klawiaturowych, bo tu ogólnie te klatki można przestawiać w ten sposób, to jest kontrola, że można iść, tam następna, wcześniejsza, więc tu mamy 1, 2, 2 to jest następne. Wszystkie klatki są takie same, jak widzimy, bo no tak ustawiłem. Jakbym chciał jest ten usunąć, to muszę wszystkie wyczyścić. O. I zostawiam tylko tego. No. A tu mamy właśnie różne jakby narzędzia do, nie wiem, do malowania. To jest nasza paleta, która jest dość uboga, bo takie kolory są takie, jakie są, jak widzimy, to paletę bierze z obrazka, nie tworzymy jej od zera, więc jest tylko 256 kolorów i
gdybyśmy stworzyli właśnie obraz od zera, to moglibyśmy wybrać sobie paletę, ale tu nie mam takiej opcji, więc musimy korzystać z tego, co jest, z tego, co nam automat skonwertował. No, spray, nie wiem, kwadraty, te jakieś tu są jeszcze takie do... No, tu jest zwiększanie pędzla, to jest do jakichś różnych mozaik, takie ciekawa funkcja. Jakieś tam robi rzeczy, nie wiem, maluje gwiazdeczki, nie gwiazdeczki, cuda nie widzę, trzeba to wyłączyć. No dalej właśnie, dalej to jest. Jest problem z tym wyłączeniem tego, już jest dobrze, już chyba nie ma. Tak. No tu jest linia normalna. No i co, jest tekst, to jest oczywiście do napisania czegoś. Oczywiście prawym przyciskiem, jak naciśniemy na tekst, no to możemy sobie wybrać różne tam czcionki, nie czcionki, obraz, ich rozmiar zwiększyć, jakieś duże. No, tak jest, w tym programie używa się właśnie prawego lub lewego przycisku i to ma jakieś tam, zależy czym klikniemy, to będą różne funkcje, a żeby się tego pozbyć, no dobra, to mi nie jest potrzebne. Tu oczywiście mamy jeszcze to narzędzie do wycinania, robienia pędzli. To jest, nie wiem do czego to jest, powiem. Może inaczej trochę wydnie. Też, ale no jest to skomplikowane. Jak dla mnie, jeszcze tego programu tak do końca nie ogarnąłem. Używam raczej do przerabiania różnych zdjęć, nie do tworzenia grafiki samej w sobie. On ma fajne funkcje. Przypuśćmy, co możemy teraz. Rozmazywanie. Tak, tu jest coś, rozmazywanie. Tu jest... cieniowanie, blendowanie, łączenie, wygładzanie, jak nam coś nie pasuje, no i inne takie. Tutaj możemy obracać sobie tam pędzel, który mamy. No. Przechodzimy do kolejnej klatki. Namalujemy sobie coś. Nie, to mi się nie podoba. Żeby było normalne. Jak chcę, żeby było normalne, to zawsze nie jest normalne. No bo on jest, mówię, skomplikowany. O, teraz jest tak. Muszę wyłączyć funkcję wygładzania. Kolor. No, to kolor to jest powrót do normalności. I teraz na przykład... Ten program ma właśnie tą wadę, której ma, nie da się, nie widać poprzedniej klatki, więc to nie jest tak jak w Disney Animation Studio, że mamy te cebulki i widzimy, co było na poprzednich klatkach malowane. Tutaj takiej opcji nie ma, przynajmniej ja jej nie znalazłem i mamy tylko to, co jest. Tutaj i w tym momencie ciężej się trochę pracuje niż w tym Disneyu, ale za to mamy trochę więcej jakby funkcji, więc zależy co kto lubi. Już mam naszą animację, ktoś lubi robić animację w tym programie, to możemy sobie ją puścić. No i tu jest do kontroli, puszczanie to jest czwórka, więc puszczamy. No tak to wygląda na szybko. Taką animację możemy sobie zapisać. Save, tylko właśnie z tego menu. Zapiszemy ją w katalogu testowym jako anima. Anima. Jest.
Jeżeli do czegoś będzie nam potrzebna, to sobie możemy zawsze do niej wrócić. I tyle, to jest Deluxe Paint. Więc to jest jakby początek. Aha, tak. Jest jeszcze taki program, który imituje Deluxe Painta. To jest program już pecetowy. Bardzo podobny, się nazywa Graphics 2, czy też, chyba są dwie wersje, jest Graphics 2 i Graphics. I on też ma właśnie robienie klatek, jakieś animacje. Kiedyś się nim bawiłem. Tutaj się gdzieś się ustawiało te ilość klatek, nie pamiętam gdzie. O, a the frame, tak. Możemy mieć 5, 6 i 7. Jest druga, trzecia, czwarta, piąta. To jest to samo. Jest jakaś różnica, o, widzimy. No, skopiował mi tą po prostu klatkę. I też można robić to samo. Takie prymitywne właśnie animacje pikselowate. No ale to mówię, to jest PC. Tam nas interesuje Amiga. Więc wychodzimy z tego programu i otwieramy sobie naszą skalę, bo w sumie to jest ten program, który nas mnie najbardziej interesuje do obróbki wideo. Bardzo ciekawy. Broadway Fallout, to jest tak się nazywa mój wstępniak, który widzieliśmy w tym filmie na początku. Idzie. I możemy załadować sobie na przykład właśnie naszą animację wcześniej już stworzoną w Deluxe Paincie. Znajdziemy ją. To jest albo, a możemy ładować albo ten obraz, albo animację, więc ja już załaduję animację. Ustawiamy ilość klatek na sekundę. 24 na przykład. Ilość cyklów. Możemy coś napisać na pierwszej klatce. Na przykład, nie wiem, witamy. Możemy zrobić wejściówkę do tego tekstu, który żeśmy zrobili. Napisali. I wejściówkę. Tu jest ustawiamy prędkość, z jaką się ta przejściówka nam zrealizuje. Im więcej, tym szybciej, im mniej, tym wolniej. Tak. Witamy. Pyk. I jedzie dalej. Tak? Ta cała animacja nasza. Nie tylko na pierwszej jakby stronie możemy ustawić tekst, możemy też ustawić tekst na ostatniej. Tego już nie będę robił. Pokażę może na bazie jakiegoś skryptu, czyli tego, który zrobiłem. O co w tym chodzi? No bo czy chcę zatrzymać w poprzednim animację? Nie, bo można w ten sposób kompilować animację. Nie wiem, nie chcę mi się tego robić. Tutaj mamy cały ten skrypt, który oglądaliśmy na początku, który był potem konwertowany przez taki programik do obróbki, czy do łapania ekranu, czy to jest debiut, czy chyba frapsem, nie wiem, czy frapsem można robić, bo też można robić, ale ja używam tego, może być ogólnie. I tu mamy tak, tu mamy przejścia. Ja ustawiam zawsze wszystko na myszkę, bo jakoś tych sekund nie mogę za bardzo objąć. Zawsze źle ustawiam, nie tak czasowo jak potrzeba i potem jak skrywam, to tylko na kliknięciu myszki ustawiam sobie tyle potrzebuję. I tak na przykład puszczamy właśnie. I teraz czeka na kliknięcie myszki. Jeśli kliknę lewym przyciskiem myszy, no to się powtórzy. A jeżeli kliknę prawym, no to przechodzimy do następnego. Akurat był ustawiony fade, więc takie mamy przejście. I pojawia się to, co tam się pojawia. Jeśli chcemy to zmienić, na przykład nie chcemy tego fade'a, tylko chcemy coś innego, nie wiem, na przykład takie coś, ustawimy prędkość może też na 1, bardzo wolne. I zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Run jeszcze raz. Tak, prawy przycisk, o, inne przejście. Proszę bardzo. Tak. Tu mamy tą drugą klatkę i tu widzimy różne jakby
elementy. To jest element, który tworzy się stąd. Tak. Można go skasować. O, koła, kreski, ten tekst, który jest tutaj, można go pogrubić, pochylić, podkreślić. Można go zrobić też w 3D. O. Dlaczego niech coś robią? Jest w 3D. No, jak widzimy, jest teraz w 3D. Dodać mu cień, obrys. Tutaj zmieniamy fonty, jakie tam chcemy wybierać, ich rozmiar. Wszystko jest. I tu widzimy, że każda z tych linijek, ona ma wejściówkę. Nie ma wejściówki, bo ja nie ustawiałem, nie chcę ich. Wejściówkę możemy sobie dodać, jak ktoś lubi bardzo. Tak. To się pojawiało takim murkiem, no więc możemy to zmienić, na przykład się pojawi jakimś, nie wiem, zygzakiem. Na przykład takim zygzakiem. To nam się pojawi trochę inaczej, że tak. I tego naprawdę do wyboru, do koloru tych opcji przejściówek jest mnóstwo w skali. Jest właśnie fajne w tym programie. Dużo opcji. Jak na prekursora PowerPointa. Całkiem fajny. I to... No, takie... obojętne. No tu mamy wyjściówkę. Możemy sobie to sprawdzić, jak to działa. Działa tak. Teraz trochę inaczej niż poprzednio. O. I robimy, co chcemy. Tak, teraz to zapisujemy i nasz skrypt jest już zmodyfikowany. To jak mówiłem, możemy ustawiać to, że to jest na myszkę. Ja tu po iluś tam sekundach, ale to mi nigdy nie wychodziło. I tu jest jeszcze oczywiście, co się stanie, jeśli przyciśniemy właśnie tym, na przykład właśnie prawe przyciski myszy, więc tu idzie do następnego, albo na przykład możemy wybrać któryś z tych klatek, może komu tam podoba się, albo na przykład powraca, wychodzi. Jest kilka różnych fajnych opcji w tym. O, tu jest coś nagrywanie, nie wiem do czego służy ta funkcja. Tu jest do końca też nie wiem, nie było mi to potrzebne. Tu jest jeszcze taka opcja podkładania dźwięku. Musimy znaleźć skalę. Są dźwięki skali. To są dźwięki, a to jest muzyka. Ale może... Nie wiem, może ustawmy jakiś dźwięk śmieszny. Echo. Nie. Jeszcze ich nie próbowałem. Dobra. I tutaj wejścia dźwięku, głośność, balans, lewy, prawy kanał. To dość skomplikowane. Okres, jakieś cykle. No zrobimy na przykład 3 cykle albo 4. Zobaczymy, co będzie, jak to będzie działało. Niech puścimy. Echo. To jest jakiś dźwięk. Tym następnym może sobie wstawimy nie dźwięk, tylko muzykę. Jakąś. Nie będzie ten. Jakiś kwasowy jazz. I to samo. Jeszcze raz. I jedziemy. A tu jest jeszcze taka opcja, na przykład show. I teraz wybieramy ostatnią, bo to, że pokazuje nam od tego, od tego elementu i którą ostatnią klatkę chcemy oglądać, ale to jeszcze raz, nie. Ustawiam tak i którą ostatnią chcę obejrzeć, na przykład tylko to. Echo. Teraz klikam prawy przycisk. I jest jakaś muzyka się pojawia, jak ktoś lubi. Nie wiem, dlaczego ta muzyka nie przestała, może tak była ustawiona? No, ale tylko 3. No, chyba trzeba też wyłączyć tam potem fade out. Nie ustawiłem fade out. Nie
nieskończoność. Może gra tylko raz i potem się kończy, nie wiem dokładnie. W każdym razie ja nie podkładam muzyki, bo muzykę podkładam później w innym edytorze już wideo. Ten służy mi tylko i wyłącznie do tworzenia właśnie takich pikselowatych różnych grafik śmiesznych, czy też animacji. No, tak wygląda ten program. Tu mamy jeszcze system, jakieś tam, nie wiem, jakieś są rzeczy w tym systemie, to jest ogólnie preferencje i inne tam takie tam. Konfiguracje, nie chcę tego zmieniać, bo pokombinuję, potem będzie problem. No jest tego tam dla fachowców. Załaduję sobie za to skrypt jakiś firmowy. Tu są skrypty. I to jest skrypt, który ja pamiętam z dawien lat. Miałem tą skalę, ale nie wiedziałem, do czego ten program służy, jakie są jego możliwości. Chyba za młody byłem. Nie chcę trzymać. Puszczę go sobie. Śmieszny skrypt. O, no tak. Tak jest. To jest digitalizowany film. No. I zniknął. Taki program. No i już tego typu animacje, jak już stworzymy na takim właśnie programiku śmiesznym, pikselowym, możemy sobie potem zapisać jakimś właśnie programem już do zgrywania z ekranu, jakim, i użyć do naszej normalnej cyfrowej, znaczy normalnej już takiej PC-towej produkcji. Tak. No i tyle.